Kosmo butuje i wszystko zepsuje. Tiro, tiru. Hej, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco i serdecznie z tej strony Kosma. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj na moim kanale widzicie coś nowego, bo widzicie taki mini speed build z urządzenia, po prostu takiego, można powiedzieć, mieszkania i urządzania go poprzez mody od jednego twórcy. Czyli jakby pobieram, wiecie sobie, wszystkie mody od jednego twórcy, tak to wyglądało w tym właśnie przypadku i staram się właśnie dane mieszkanie urządzić tylko w modach danego twórcy. Tutaj mamy, e, chyba tylko telewizor, z tego co wiem, i zasłonki od kogoś innego, natomiast e, zamysł był tego taki, żeby móc wam pokazać po prostu jakichś fajnych moderów, którzy tworzą fajne rzeczy, bo wiem, że nie wszyscy też ich znacie, nie wszystkim chce wam się oglądać jakieś filmiki, szukać tego, więc może taki przyjemniejszy filmik zbudowania czegoś po prostu, jakby wam przypadnie do gustu i sobie poznacie jakieś fajne osóbki. Słuchajcie, kiedyś, kiedyś temu Kasiulca Kasia, e, moja dobra przyjaciółka, robiła właśnie na YouTubie taki część, bo wiem, że ja właśnie też coś takiego spróbuję i zobaczycie w sumie, no, jak mi wyszło. Według mnie całkiem spoko. Także tak to wygląda. Napiszcie, czy, co myślicie w ogóle o jakby zamyśle tworzenia czegoś takiego i jakby mnie w budowaniu. Nie wiem, czy słyszeliście dżingiel mój. To, nie wiem, jakoś mi tak pomysł jakiś taki wpadł, żeby coś takiego głupiego totalnie zrobić na początku samym. I w, czyli właśnie taki dżingiel. Możecie powiedzieć, słuchajcie, co sądzicie właśnie, czy zepsułem, czy nie. Także to jest to. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to jest to typowe takie mieszkanie, słuchajcie, gdzie mamy dosyć sporą kuchnię, salon, jadalnię, pokój rodziców, pokój dziecka, łazienkę, czyli takie no typ, typowe mieszkanie w bloku. Nic ze mną nie współpracuje, mój pies czeka, moja pralka chodzi, także słuchajcie, wszystko jest na miejscu, tak jak powinno być. W każdym razie, jak zresztą sami zapewne widzicie, mieszkanie jest nie mieszkaniem w bloku, jak w Simsach, no nie, wiadomo, takiego mieszkania się stworzyć nie da. Niestety, chociaż w sumie można je umieścić na penthouse i jakoś by to działało, to już próbowałem robić wcześniej. Natomiast, no takie mieszkanie, może. Teraz typowe, takie jak nie wiem, po prostu z reguły się kupuje w Polsce, tak mi się wydaje. Tak bym myślał, że tak ono by mogło wyglądać. No i twórcą modów, którym dzisiaj jakby jest prezentowany, jest NUVAS, chyba tak się mam a w każdym pisze się N-Y-O-V-V-V-A-S. Jest to chyba rosyjski twórca modów, tak mi się wydaje, ale ma po prostu mody. Przepiękne, są one naprawdę śliczne, cudowne jakościowo to jest najważniejsze. Nie ma tych modów za dużo, dlatego miałem pewne problemy z niektórymi rzeczami, ale na przykład, właśnie ostatnio stworzył ten piękny nowy zestaw kuchni, piękny nowy zestaw salonowy, sypialni ma bardzo dużo ten pokój dziecięcy, który też zobaczycie w późniejszym momencie, jest mega bardzo ładny, więc są naprawdę całkiem fajne rzeczy, jak się słuchacie, zaznajomicie, to możecie coś fajnego z tego stworzyć. Natomiast powiem wam zupełnie szczerze, że w pewnych momentach było ciężko. No bo na przykład nie ma fajnych zasłon, to wziąłem od peacemakera Nie ma fajnych telewizorów, a raczej żadnych, no to musiałem wziąć, niestety, jakiś inny telewizor. No i oczywiście standardowo wszystkie jakby podłogi i ściany nie muszą być od tego twórcy, bo chodzi to jakby o meble, także jakby o zaprezentowanie tych mebli. No nie, także tak to wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o to mieszkanie. Zobaczcie sobie, jak wygląda cała budowa jego dalej. A ja sobie teraz odpowiadam na pytanie które mi pozawaliście na Instagramie, bo jakby nie znamy się jakoś. Słuchajcie, na tyle nadal dobrze. Ja jeszcze nie wiem żadnego oficjalnego QA, więc może tym filmem jakoś, nie wiem, się przekonam do tego, żeby je zrobić. Także zajrzyjmy na pytanie. Ja sobie nic nie przygotowywałem, to gdzie wszystko tak, jakby, słuchajcie, na żywo. Także po prostu jak coś fajnego znajdę, to Wam e, przeczytam i sobie odpowiem na to pytanie. Jest pytanie od Mary. Jak poszły egzaminy? Jak sesja? Jak studia? Słuchajcie, gdybyście jeszcze nie, nie wiedzieli, być może nie wiecie, ale trąbię o tym e, mniej więcej wszędzie. E, Studiuję sinologię, czyli jest to filologia języka chińskiego. Mamy tam oczywiście zajęcia językowe, ale przy okazji mamy też na przykład zajęcia tak jak historia Chin, e, sztuka chińska, kultura Chin, literatura e, itd tak dalej, i tak dalej. Mamy różne, również takie jakby przedmiot Bardziej filologiczne, typu gramatyka, będziemy mieć translatory, translatorykę, takie rzeczy, słuchajcie, trudne słowa. W każdym razie sesja poszła bardzo dobrze, mimo tego, że była online, to wszystko poszło mega sprawnie. Oprócz tego, że w pewnym momencie podczas jednego egzaminu włączył mi się komputer, ale na szczęście mój laptop mi uratował, wszystko poszło super, wszystko zdane było za pierwszym terminem i jakby od 4 lutego do w sumie 24 mam wolne, także mega fajnie, jestem dowolony korzystam z wolnego, no i jak pewnie zauważyliście, nagram po prostu więcej filmów i, i robię więcej liveów, na które przy okazji, i zresztą Was zapraszam, bo dosyć często są z reguły e, co jakieś dwa dni. Pytanie od Anki Cyganki, jak tam samopoczucie? I powiem Wam szczerze, e, że w końcu moje samopoczucie, w sensie ja jakby nie zwracam uwagi na to totalnie, ale w końcu zaczyna ono się robić lepsze. Ja mam zawsze tak rok w rok, że po prostu ja w jesień jestem załamany i w miesiące zimowe, bo jest ciemno, nie ma słońca, jakieś nie mam w ogóle energii do życia i dopiero jak wychodzę z tego, to ja zaczynam to zauważać i teraz już zauważam, że powoli zaczyna się robić jaśniej, dni są dłuższe i ja zaczynam po prostu jakoś mieć więcej energii do robienia wszystkiego. Te miesiące były naprawdę ciężkie, jeżeli chodzi o taką motywację do wszystkiego, a w szczególności do YouTube'a. Miałem motywację do nauki, bo wiedziałem, że miałem, jakby muszę to robić, ale jeżeli chodzi o YouTube'a, to serio było mega, mega ciężko. Na szczęście teraz już jest coraz lepiej, mam mega dużo pomysłów, tylko teraz brakuje mi czasu, na szczęście no troszeczkę teraz mam wolnego, więc staram się to wykorzystywać, także sam coraz lepiej, cieszę się, że w końcu będzie się robić niedługo mam nadzieję ciepło i będzie coraz ładniej i, i będzie można być może włożyć z domów i wszystko się skończy będzie pięknie, zobaczymy, słuchajcie mam nadzieję Julita się pyta jakie ubrania lubię nosić najbardziej i w sumie ja nie jestem jaką, jakimś typem osoby, który nie wiadomo jak się jakby ubiera, słuchajcie ja z reguły po prostu noszę to co jest w sieciówkach jakoś nie zwracam mega wydaje mi się uwagi na to jak się ubieram po prostu staram się wyglądać schludnie dobrze Czasem możecie mnie zobaczyć na Insta Stories, na no to możecie sobie ocenić, słuchajcie. Nie, nie przykładam tak dużej jakby wagi do, do stroju, tak mi się wydaje. Nie lubię wydawać pieniędzy na ubrania, to jest mój problem, słuchajcie. Nie lubię, bo ja sobie wolę wydać, jakby zaoszczędzić i wydać na, na coś, nie wiem, jakiś sprzęt, technologię, takie rzeczy. To jest właśnie u mnie problem, więc tak no niestety z ubieraniem jest średnio. No i też często jak po prostu jedę do sklepu, to kupuję coś, co mi się podoba, a nie do końca zwracam uwagę jakby do czego będzie mi to pasowało i czym mogę to ubrać, to jest mój dosyć duży problem. Angel Fox Official pyta ostatnio moja ulubiona piosenka, i słuchajcie, ostatnio bardzo dużo słucham e, Ali X i piosenka, która mi się podoba, to jest chyba Lifted, ale też Glam jest super. Ona ostatnio wydała. Mi się w ogóle podobają te takie właśnie wajby, disco, które są ostatnio, i taki powrót, więc te, te Glam to totalnie jakby mi wlecało do głowy. Polecam, warto, warto posłuchać jej albumów. Są mega fajne. No i oczywiście ja od pewnego czasu mam mega dużą miłość do Taylor Swift i słucham praktycznie jej albumów cały czas. Także wszystkie albumy Taylor są cudowne. Ostatnio wyszedł Evermore i Uwielbiam Nobody, No Crime. Willow, Gold Rush, takie rzeczy. Także też myślę, że warto posłuchać. Słuchajcie, warto posłuchać, słuchajcie. Tak, bo, bo fajny jest ten nowy album Taylor no i właśnie Ali X. Milena pyta, czy mam kogoś na oku? Słuchajcie, jest... Taka osoba chyba, tak mi się wydaje, także możecie mi życzyć powodzenia. Pierwszy raz w ogóle gdziekolwiek o tym mówię, także jestem ciekawy, um, co się wydarzy, <laughs> nie wiem. No i coś, coś tam może, nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale być może, nie wiem, nie wiem. Pożyczcie mi powodzenia, walentynki nadchodzą, wiecie. Co sądzisz o tym, jak ktoś posiada simsy pirackie? No, słuchajcie, wiadomo, nie wspieram tego, ale... No cóż mogę powiedzieć, jak byłem młodszy, i jakby nie miałem pieniędzy i kiedyś było to jakby dużo bardziej powszechne, no to wydaje mi się, że kiedyś po prostu wszyscy mieli piraty, no ale teraz nie ściągam piratów, bo po prostu jakby z szacunku do twórców, jakby wiem, to jest ich zarobek, no i poza tym bardzo fajnie jest to maskowane. Teraz, jeżeli chodzi na przykład z tego, że wielu ciekawych po prostu rzeczy nie ma, jeżeli mamy piraty, nie mamy od razu aktualizacji, nie mamy też na przykład galerii i takich. Rzeczy w Simsach 4, więc to po prostu nie polecam. Słuchajcie, wiadomo, piraty to też jest zagrożenie na jakieś dziwne wirusy i, i takie rzeczy, więc po prostu uważajcie, jakie pobieracie, a najlepiej to e, po prostu zaoszczędźcie sobie troszeczkę no, i, i kupcie Simsy na jakichś fajnych promocjach, bo ostatnio są przecież także, jakby no przestrzegam, żeby nie pobierać, no i oczywiście nie wspieram tego. Od Kaś jest pytanie, czy nagram może film, jak robię notatki na iPadzie, za jakiej aplikacji używam? Myślę, że nagrywanie filmu na ten temat nie jest, e, słuchajcie, nie wiadomo jak potrzebne. Używam aplikacji GoodNotes, mam tego najprostszego iPada za tam 1500 1600 zł. Do tego jest Apple Pencil i działa to naprawdę świetnie. Co prawda nie wszystko mogę notować, bo po prostu brakuje mi czasu i czasem robię to na komputerze. Natomiast jak macie jakieś na przykład, nie wiem, nawet PDF-y, skrypty i takie różne rzeczy, gdzie macie coś zaznaczać i niekoniecznie, nie wiem, musicie to na przykład wydrukować, co nie? A na przykład nie chcecie, bo chcecie, żeby to było po prostu dla was bardzo ekologiczne czy coś, to po prostu możecie sobie wrzucić to na iPada i tam sobie to wypełniać. To jest super ja nawet teraz wszystkie dokumenty jakieś czy coś mam, to po prostu wiecie, ja nie drukuję tego, wrócę sobie na iPada, tam podpisuję i, i wszystko jest z głowy, Także ja praktycznie teraz na ten moment ograniczyłem drukowanie wszystkiego, to jest mega super. Polecam mocniutko. Pytanie od Kamili: Czy mieszkam teraz z rodzicami? Tak, Kamilo, mieszkam z rodzicami od praktycznie rozpoczęcia tych pandemicznych ograniczeń, tak mi się wydaje, czyli niedługo to będzie już. Rok a w marcu w sumie, no tak mi się wydaje, w marcu będzie jakoś rok. Bo tam 14-15 zamknęli szkoły, i ja wtedy jakby uznałem, że ok koniec ze studiami, tymi, które miałem wtedy, wracam do rodziców, uczę się do maturki i idę po prostu na inne studia. No i słuchajcie, tak się wydarzyło. No i się dostałem, jest fajnie, i to była chyba najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć, bo no naprawdę rok 2020 był dla mnie cudowny, mi się z rodzicami mieszka super, więc. thank you Dlaczego, dlaczego by nie? Dogadujemy się mega. Zresztą mam mega dobry kontakt z rodzicami, także żaden problem, jakby to nie był. Ale się pyta, co zrobiłem, żeby nie mieć trądziku, i to była bardzo trudna decyzja. Słuchajcie, ja miałem na początku, tak mniej więcej jak miałem 18 urodziny swoje, dostałem strasznego trądziku. Nikt nie wiedział od czego. Miałem jakieś maści, jakieś epiduo, jakieś różne nie wiem dziwne rzeczy, różne leki. I w sumie nie pomogło to jakoś bardzo. Najbardziej to pomogło, po prostu. Po prostu zmiana diety, ograniczenie rzeczy niezdrowych i takich, że tam wiecie, e, właśnie innych. E, no i tak było, że po prostu czasem mnie wysypywało bardziej, czasem mniej, no ale ja postanowiłem właśnie w 2020 roku, jakby powiedzieć temu, koniec, basta. byłem się do mega dobrego dermatologa polecanego e, i on właśnie poradził mi, żeby wziąć izotek. Oczywiście zrobiliśmy wszystkie badania, e, bo jest to bardzo, bardzo inwazyjny lek, ale od tego czasu, jak ja go biorę, słuchajcie, oprócz tego, że wypadło mi, no może przesadziłbym, że połowa włosów, ale wypada mi bardzo dużo włosów. Teraz już to opanowałem, troszkę, bo jakby wiem, jak dbać o skalp i tak dalej i o to wszystko, ale na początku. Jak, ja, jakby, jak były te największe nasilenie tego wszystkiego, wiecie, tej suchości wszędzie po prostu na całym ciele, no to włosy mi strasznie wypadały, ale od tego czasu moja cara po prostu wygląda pięknie, jak mi coś wyskoczy, no to się zdarza, może raz na. Półtora miesiąca, jak mi coś wyskoczy i znika to dosłownie po, po dniu, także jestem z tego bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o moje życie i zdrowie. Jakoś mocno na razie to nie ucierpiało, także wydaje mi się, że, że jest ok i jakby jestem zadowolony. Nie polecam tego każdemu, bo wiem, że niektórzy mają naprawdę tragiczne skutki uboczne. Natomiast jakby no, mi, mi umie dało to rady, zobaczymy, jak będzie, jak skończę tą kurację, bo nadal jej nie skończyłem i wtedy będę Was jakby informował bardziej. No i słuchajcie, moi kochani, jeżeli chodzi o odpowiadanie na pytania, to na ten moment będzie tyle, mam nadzieję, że dowiedzicie się troszeczkę więcej o mnie, mam nadzieję, że mieszkanie Wam się podoba, macie link do strony nuvas, słuchajcie w opisie i w przypiętym komentarzu najprawdopodobniej, stamtąd możecie sobie pobrać modziki, także zachęcam Was bardzo, bardzo mocno do zrobienia tego i póki co dziękuję Wam bardzo, bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, do następnego i pa, pa!